Za oceanem trwają projekcje filmu Nędzarz i Madam. Najwięcej z nich odbywa się w Kanadzie. Film Nędzarz i Madam, który powstał przy zaangażowaniu rodziny Radia Maryja, daje do myślenia, inspiruje do przemiany życia. Jest to kino wymagające, jest to obraz poruszający. Ci, którzy po projekcji wychodzą, są wzruszeni, pełni refleksji nad historią Polski, ale także i nad tym, czego w życiu się szuka, gdy obserwują te losy Adama Chmielowskiego, świętego brata Alberta. Jest to ogromna inspiracja dla wiary, dla nadziei, dla wytrwałości naszej w życiu. Mówił dyrektor centrali Radia Maryja i Telewizji Trwam w Kanadzie ojciec Jacek Cyzik. W Toronto w parafii świętego Kazimierza odbył się pokaz filmu. Po tej covidowej pustocie serc nagle pokazało się 300 osób na sali parafialnej. I przepiękny film, który ukazuje naszego bohatera, wielkiego patriotę. Mówił proboszcz parafii świętego Kazimierza ojciec Janusz Błażejak. Prezes rodziny Radia Maryja w Kanadzie pani Joanna Strzeżek, która zajmuje się przygotowaniem pokazów, wskazała, że mimo tego, że film nie należy do łatwych, jest wspaniałym przeżyciem. Troszeczkę trudny, ale jednocześnie bardzo głęboki, bardzo przeżywamy. Rozmawiałam z ludźmi, mam możliwość, jak wychodzą, pytam. Więc powiem szczerze, bo to już w czwartym miejscu wyświetlaliśmy ten film z ojcem Jackiem, więc ludzie są zachwyceni i pytają, gdzie jeszcze raz można obejrzeć i będą przychodzić. Film zachęca, żeby wyjść do osób ubogich i potrzebujących, wskazuje ojciec Zbigniew Halęba. Film pokazuje taką ludzkość człowieka, czyli to, że się zmaga z różnymi sprawami, takimi ludzkimi. I to w tym filmie było bardzo wyraźnie pokazane. I też właśnie ta walka człowieka, który idzie do świętości, ale któremu nie brakuje różnych wyzwań. To było niezwykłe. Tak samo jak niezwykła była osoba głównego bohatera, czyli brata Alberta. Film, jak mówili uczestnicy projekcji, zachęca do bliższego poznania świętego. Film jest naprawdę ukazany wspaniale i wielkie dzięki dla tych wszystkich ludzi, którzy ten film stworzyli. Piękny film, wspaniała produkcja. Gratuluję Witoldowi Ludwikowi i Fundacji Lux Veritatis. Wspaniale pokazana historia brata Alberta, w tle trudna historia Polski. Powstanie filmu nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony rodziny Radia Maryja i środków z 1% podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość.